Szczęść Boże o każdej porze. Znajdujemy się w parafii świętej Jadwigi Królowej w Choszcznie. Po to, żeby być dzisiaj razem z pielgrzymami podczas mszy świętej porannej. Ale to nie zwykła msza święta, ale taka jeszcze wyjątkowa, dodatkowa, bo msza święta prymicyjna dla pielgrzymów szczecińskiej 35. pielgrzymki na Jasną Górę. Tak, 2/3 neoprezbiterów, gdyż ksiądz Paweł niestety nie mógł być z nami, ale ksiądz Piotr i ja, ksiądz Maciej, udało nam się przybyć i błogosławić właśnie swoimi świeżo namaszczonymi dłońmi kapłańskimi. Rozdawaliśmy obrazki, modliliśmy się wspólnie z pielgrzymami i właśnie przed momentem pomachaliśmy im na odchodne. Idą dalej. Na koniec chcemy życzyć Wam pięknego dnia i pielgrzymowania, szczególnie tym, którzy pielgrzymują, a wiemy przecież, że z całej Polski wyruszają i już idą też pielgrzymki z różnych miejsc. Pozdrawiamy i błogosławimy neoprezbiterzy z diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Chciałem powiedzieć, koloratka jest... Chciałem coś powiedzieć mądrego, ale to mnie zapisałem, dlatego... Okej, okay. Ale chyba też, że tak się dobrze idzie, że na to wszystko też poprowadzę. O, no miło słyszeć. Mamy to nagrane. Takie słowo, mamy to nagrane. Mamy to! Mamy to. Zaskakuj!
Właśnie w Maryję. Chcielibyśmy jej powierzać wszystkich mieszkańców, wszystkich dobroczyńców, ofiarodawców naszej pierwszej pielgrzymki. Chcielibyśmy również prosić o dar nowych, licznych powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych, prosząc jednocześnie o odwagę w podejmowaniu powołania, ale również w tych wszystkich intencjach, z którymi pielgrzymujemy na Jasną Górę. Chcielibyśmy to teraz przez ręce Maryi, naszej Matki, zawierzać Jezusowi Chrystusowi. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam na każdy czas.